Patrzę teraz, jaka jest pogoda za oknem. No i powiem wam, że ładnie dzisiaj słoneczko świeci, także no zapowiada się chyba mrozik. Coś mi się tak zdaje, że zapowiada się właśnie mrozik. Ale powiem wam, że lepszy mróz niż taka pogoda, jaka była, takie ciepełko, bo ja nie dawałam rady. Zdecydowanie wolę właśnie taką pogodę. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym vlogu, w nowym filmie. I tak, kochani, zaczynamy dzisiaj dekoracje walentynkowe. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj jest ten właśnie dzień, żebym zajęła się dekorowaniem domu. Powyjmuję rzeczy, tak naprawdę to nie pamiętam, co dokładnie tam mam. Więc to będzie dla mnie też niespodzianka. W tamtym roku to chyba w ogóle nie wyjmowałam rzeczy walentynkowych, jakoś tak nie miałam. Nie wiem, w ogóle tamten rok to był dla mnie bardzo, bardzo kiepski, więc zresztą nie będę wracać już do tego, co było to było. W każdym razie teraz jest już okej. I powiem wam, że tak naprawdę nie mogę się już doczekać na te walentynki i w ogóle i na dekoracje, i na te rzeczy w sklepach. Jak na razie to no sami wiecie, że bardzo mało takich rzeczy. W Pepco u mnie nie ma dosłownie nic, chociaż z tego, co patrzyłam, to w niektórych sklepach już ta kolekcja walentynkowa się powolutku pojawia. U nas na razie lipa, ale jak tylko będzie, to oczywiście Wam pokażę, co jest. No i tak, kochani, zaczynamy. Walentynki, po prostu zaczynamy. Walentynki, zaczynamy filmiki walentynkowe. Będą w miarę możliwości pokazywać Wam nawet to, co jest w sklepach, bo no, jeżeli chodzi o jakieś tam zakupy walentynkowe, to nie wiem, czy w tym roku się na coś zdecyduję, chyba że rzeczywiście będzie coś ciekawego, ładnego. Chciałabym tutaj kupić taką, marzy mi się taka poducha, jak ta z tym reniferem, z tym jeleniem, tylko w serca. Jeżeli nie trafię na nic takiego, to po prostu uszyję sama, bo ja szyć umiem na maszynie. Kupię tylko materiał. Mam nadzieję, że uda mi się kupić coś fajnego. A jak nie, to po prostu kupię biały, wykorzystam biały materiał i poprzyklejam takie filcowe serduszka. Kleję po prostu na gorąco albo przyszyję ręcznie, no zobaczę jeszcze. Tylko muszę po prostu trafić na odpowiednie serduszka, bo chciałabym rzeczywiście takie ładne, a nie takie. No, sami dobrze wiecie. No, w każdym razie takie plany właśnie mam. No i kochani, zaczynamy filmiki walentynkowe, oczywiście. Dzisiaj na śniadanie miałam ochotę na coś słodkiego, jak co u mnie się naprawdę bardzo rzadko zdarza, bo ja takimi śniadaniami to się tak średnio najadam. W każdym razie mam dzisiaj croissanta z serkiem i z miodem i do tego mam kawę, taką zwykłą z mlekiem i dolałam takiego syropu orzechowego. Powiem wam, że bardzo, bardzo dobra. Ja ten syrop dostałam w słoiczku, więc opakowania nie mam, ale powiem wam, że rewelacja. Ale spróbuję się dowiedzieć, jaka jest nazwa tego syropu i wam powiem. No w każdym razie dzisiejsze śniadanie właśnie takie na słodko. Dzisiaj jestem, kochani, w domu calutki dzień, chyba że po prostu gdzieś wyskoczę, bo powiem wam, że dzisiaj mam mało pracy i no muszę sobie koniecznie znaleźć jakieś zajęcie wyjątkowo. I zaczniemy, kochani, dekoracje od sypialni. Tak sobie pomyślałam, że jednak zacznę od sypialni. Powyjmowałam sobie kilka rzeczy już walentynkowych. I tak, mam tutaj taką ramkę z różami. Powiem wam, że przepięknie to wygląda. Ja kupowałam tą ramkę w Pepco jakiś czas temu, kilka lat chyba.
No, jakiś czas na pewno. Musiałabym po prostu, żeby Wam dokładnie powiedzieć, musiałabym się po prostu cofnąć w czasie, bo na pewno był z tego. Pokazywałam Wam w jakimś tam holu zakupowym. Przepięknie to wygląda i jakby były w tym roku dostępne, jakby było coś takiego w tym roku, to na pewno bym sobie kupiła, no bo po prostu rewelacja. Ładnie to wygląda. Zresztą to już stało u mnie, z tego co pamiętam, to na komodzie w salonie, natomiast w tym roku będzie tutaj w sypialni. Tutaj z kolei mam taki napis z Teddy'ego. Ten napis kupowałam, ja go przemalowywałam. On nie był w takiej formie, jak jest teraz. Był chyba, z tego co pamiętam, to był w kolorze brązowym. No, posiedziałam troszeczkę nad tym, bo no, starałam się, żeby to miało taką fajną fakturkę. Nie wiem, czy wy będziecie w ogóle to widzieć w filmie. Natomiast no, posiedziałam troszeczkę nad tym napisem i powiem wam, że naprawdę fajnie. Czekajcie. Pokażę Wam, jak, że naprawdę fajnie to, oj, że naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze, pokażę Wam, jak to będzie stało po prostu już na stoliku. Jakieś grosze to dosłownie kosztowało i no, farby miałam, pędzelki miałam, także nic na to nie wydałam. Tutaj z kolei mam taki rowerek metalowy z koszem w kształcie serca i powiem Wam, że naprawdę uroczy taki akcent walentynkowy. Ten rowerek kupowałam w jakimś takim sklepie po 4-5 zł. Były chyba, z tego co pamiętam, to były chyba dwa rodzaje. Ja wybrałam sobie właśnie taki. Grosze to kosztowało dosłownie. Także też taki fajny akcent walentynkowy. Tutaj z kolei mam taką doniczkę z sercem. I to jest dekoracja z Deals. 2 lata temu kupowałam. W tamtym roku to chyba nic, nic. I z tego co pamiętam, to chyba w tamtym roku nie wyjmowałam tych ozdób. Zresztą u mnie tamten rok to był po prostu dosyć ciężki, więc wiele rzeczy też olałam, wiele rzeczy też ominęłam. A w tym roku postaram się po prostu to wszystko nadrobić. Także no powiem Wam, że aż się cieszę, jak no po prostu ja lubię dekoracje, zresztą sami wiecie. Tutaj mam jeszcze takie, po prostu miałam w jednym pudełku. Mam takie miseczki w kształcie serc. I te miseczki też są chyba z Deals. Z Deals. Chyba tak, też jakoś chyba grosze kosztowały. Tylko, że te miseczki to akurat pójdą do kuchni. Chyba, że nie, do kuchni po prostu pójdą. Natomiast tutaj poukładam tylko takie dekoracje. Oczywiście muszę je przetrzeć wcześniej, bo dość długo leżały. Niby były w zamkniętym pudełku, ale wiecie, jak to jest czasami. Także ja, kochani, biorę się, a akurat posprzątam sobie tutaj w sypialni przy okazji i no i kochani, zaczynamy temat walentynki. Myślę, że będziemy i latać po sklepach i zobaczymy sobie jaka jest oferta w sklepach. Wtedy im już Wam pokazywałam dekoracje, natomiast myślę, że jeszcze zajrzę. Na pewno zajrzę, zobaczę, co jest ciekawego. Także, kochani, zaczynamy walentynki. Jednak no stwierdziłam, że nie będę dzisiaj siedzieć w domu. Dzień bez pojechania gdzieś to tak naprawdę dzień stracony. Także, kochani, ja zmykam, wrócę i wezmę się za dalsze dekorowanie na walentynki. Tylko tak naprawdę, tylko nie wiem, czy Wam po prostu dzisiaj zdążę to nagrać. No w każdym razie jutro też jest dzień. Także, kochani, ja zmykam. I mam nadzieję, że bardzo fajnie spędzę dzisiejszy dzień jednak. Nie w domu. Jestem, kochani, teraz w Tedim i no takie zaskoczenie dla mnie.
Chociaż wtedy to zawsze tak jakoś wcześniej wszystko jest. Pojawiły się dekoracje już na Wielkanoc, także no powiem Wam, że jest naprawdę bardzo duży wybór. Są i zajączki, są i kurczaczki. No zobaczcie, takie zajączki śmieszne. 9 zł za takie opakowanie. No, powiem Wam, że wybór jest naprawdę ogromny. Bardzo podobały mi się takie przepiórcze chyba jajeczka. No, fajnie to wygląda. Na pewno w jakimś szklanym wazonie nawet. Te jajeczka też mi się podobają. Jest ogromny wybór kolorów, wielkości. Tutaj mamy taką dekorację z filcu. Takie gniazda z jajkami, naklejki, cena 5 zł. Ładnie to wygląda. Powiem Wam, że jest wyprzedaż dekoracji świątecznych po złotówce i po 5 zł i jest naprawdę bardzo fajny wybór. Chociaż ja jednak chyba nie skorzystam. No zobaczę, jeszcze tam podejdę i zobaczę, co jest. Takie jajeczka 17 zł. Ładne takie zielono-brokatowe. Tutaj mamy takie. Też ładne, kolorowe są. Tutaj mamy takie zestawy z pisankami, z jajkami, z zajączkami. Nawet fajnie to wygląda. No powiem Wam, że jest rzeczywiście duży wybór. Ja lubię Teddy'ego za to, że tutaj rzeczywiście jest wszystko. Torby papierowe, no zobaczcie na tą, przepiękna, duża, świąteczna, wielkanocna torba na prezenty. 12 zł, no zobaczcie sami. Tutaj mamy takie zestawy. Też fajnie to wygląda. No i ogólnie wszystko jest dosłownie. 10 zł. Tutaj mamy za 5 zł taką girlandę zające. Chyba w tamtym roku też były. Zresztą większość dekoracji się powtarza. Tutaj mamy ozdoby na drzewko wielkanocne. Taka dekoracja ze sklejki drewniana. Nawet fajnie wygląda. Tutaj mamy cenę 17 zł. No ładna. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą dekoracje Wekrzyn. Chyba są nawet. Muszę się koniecznie przyjechać. Taki napis świąteczny. 20 zł. Ale jednak, jeżeli chodzi o dekoracje, to Boże Narodzenie naprawdę wygrywa. Tutaj mamy zająca na rowerze. Takie zajączki. Te jajko jest piękne. 14 zł. No, przepiękne. I możliwe, że na takie jajeczko się zdecyduje. Zajączki, takie ażurkowe jajeczka, 17 zł, no przepięknie to wygląda, różnego rodzaju miseczki, tutaj jeszcze mamy 17, a zajączki 8 zł i takie malutkie za 5. Tutaj mamy plastikowe jajka. No zobaczcie. Jakbym chciała Wam pokazać każdą ozdobę z osobno, to chyba by ten filmik trwał z godzinę. Tutaj mamy bardzo kolorowego zajączka. No prześliczny jest. Naprawdę ślicznie to wygląda. 14 zł. Niedużo. No ale zobaczcie. Kolorowe. Kolorowe, różne rodzaje. Tutaj mamy takie zające. Ten złoty też fajny. Tutaj mamy taki ze sklejki.
drewniany, 14 zł, no też fajnie to wygląda. No w każdym razie, no powiem Wam, że jest duży wybór. I z tego, to co zauważyłam, no niektórzy już kupują ozdoby wielkanocne. No dla mnie to jest jeszcze za wcześnie. Jak pojawi się większy wybór po prostu w innych sklepach, to wtedy może coś kupię. Natomiast, no chyba, że mi się po prostu rzeczywiście coś spodoba, jak to jajko. No zobaczymy. No w każdym razie jest wybór i to ogromny w Tedim. 17 zł. Taki napis. No zobaczcie. Bardzo dużo. Słoiki z uszami. Tutaj coś mi się spodobało. Taka miseczka w kształcie serca z zającem. No ładnie to wygląda na jakieś pierścionki, biżuterię. No ładne. No zobaczcie sami. Idę, kochani, teraz, ale zobaczcie, jaki piękny piesek. Idę, kochani, teraz na chwilę do samochodu i idę zaraz do Pepco, bo muszę coś kupić. Ale wiecie co? Nie, pójdę od razu do Pepco. Tak, pójdę od razu do Pepco. Muszę kupić sobie jakieś skarpety. Te mi się spodobały w takie miśki. Te też są ładne. Takie duże grochy. Kolor niebieski, mój ulubiony. Ładne są te skarpety. Fajne. Fajnie wyglądają. 15 zł. No zobaczcie, troskliwe mi się. Ale wiecie co? Podobają mi się z tego kompletu tylko jedne. Te pierwsze. Szkoda, że nie są takie same. I tutaj mamy jeszcze takie w kotki z kotami. No i kochani, wracam już do domu. No i jak zwykle stoję na przejeździe. No bez tego to po prostu, no to jest. I wiecie, że jest projekt, żeby tutaj był, był wiadukt, chyba tak. Nie mogą się dogadać. Także, kochani, stoimy. Tam jest z drugiej strony, oczywiście, teraz to Wam nie pokażę. Niby objazd, ale powiem Wam, że jest dziura na dziurze, także no tak średnio się tam jedzie, więc no trzeba po prostu czekać. Ale już słyszę pociąg, więc zaraz pewnie będzie jechać. Nawet dobrze, bo powiem Wam, że jest dosyć chłodno. O, jedzie właśnie pociąg, także zaraz będziemy ruszać. Pani będzie, czy tam pan, raczej chyba pani będzie podnosić szlabany i do domciu, kochani. Jejku, dotarłam wreszcie do domu. Kupiłam sobie, wyszłam do Pepco. Dalej nic nie ma. Powiem Wam szczerze, że dalej nic nie ma, jeżeli chodzi o walentynki. Ale kupiłam sobie takie skarpety wiralowe na TikToku. Ostatnio to wszyscy kupują te skarpety, ale nie, ogólnie to podobały mi się więcej, więc wzięłam 10 zł w takim miśki. I tutaj mam cztery pary skarpet. No tak czy tak, to po prostu musiałam sobie kupić jakieś te skarpety. I tutaj mam jeszcze jedne. Te są też fajne. Te są moim zdaniem fajniejsze. Też oczywiście w miśki. No jak skarpety, no. Skarpety jak skarpety. Zaraz je rozłożę i pokażę Wam, jak wyglądają. Dokładnie, no w każdym razie najpierw to muszę, kochani, zjeść, bo jestem głodna. Pozałatwiałam sobie wszystkie sprawy. Miałam wejść też do Biedronki po wodę, ale powiem Wam, że mi się po prostu nie chciało już w ogóle. Zima, zimno, nieodśnieżone. Chociaż dzisiaj pod Biedronką to naprawdę aż się zdziwiłam. Chyba oglądali mojego vloga.
Chyba oglądali tak i stwierdzili, że jak Kingusia powiedziała, że jest nieodśnieżone, to odśnieżą. No dobra, kochani, ja sobie tutaj zjem zalewajki i pokażę wam te skarpety, ale najpierw zjem, bo jestem głodna. Została mi kawa ze śniadania, więc ją muszę dopić dzisiaj. Przeważnie jest tak, że coś tam zawsze wylewam, ale dzisiaj się postaram, bo naprawdę ta kawa jest bardzo, bardzo smaczna. Zupę mam naprawdę bardzo gorącą. Lubię taki, nie lubię chłodnych. Chociaż czasem jak nagrywam, to potem muszę sobie, wiecie, podgrzać, bo zdąży mi wystygnąć. Już nie jest taka gorąca. Naprawdę musi rzeczywiście parzyć. Dobra, zalewajka mi wyszła. Naprawdę bardzo fajna. Miałam sobie jeszcze jajko ugotować, ale nie chce mi się. Nie chce mi się i zjem teraz taką. A jeszcze będę miała na jutro, więc może nawet dzisiaj wieczorem sobie ugotuję te jajka, żebym miała. Żebym jutro już, wiecie. Jakby mi coś wypadło, to tak jak dzisiaj, że pojechałam, wypadło, nie? To będę miała po prostu już gotowe. Rozpakowałam te skarpetki. Pokażę wam, jak one wyglądają. Jedna jest taka. Te są ładne. Serduszka, podobają mi się. Taki miśki i krata. A jeżeli chodzi o ten komplet, to pierwsza para jest taka, druga w paski, Titka przyszła zjeść, no słyszałam, że tam coś się rusza, miśki i takie kropeczki. Powiem wam, że skarpety to, ja lubię skarpety kupować w Pepku u mnie, nawet długo są, długo jakoś się z nimi nic nie dzieje. Ładne są, a czasami naprawdę można trafić na jakieś fajne wzory. Ładne te skarpetki, te są ładne. Zresztą ja lubię kolor niebieski, także no mi akurat, jakby były wszystkie takie, to na pewno też bym sobie wzięła. Tutaj mamy taką krateczkę. No dobra, co tam tytuńka? Pić ci się chciało? Zupkę jesz ze mną, tak? Oj... No ładne te skarpetki. Zresztą skarpetki jak skarpetki. Może ja od razu zdradzę swoją tajemnicę. Jestem po prostu w ciąży i dlatego wam się nie pokazuję cała. A tak szczerze, to oczywiście były pytania tego typu już dawno u mnie pod filmami. Ja już na ten temat, już po prostu na to pytanie odpowiedziałam jakiś czas temu, dlaczego nie pokazuje się cała. Dlatego, że tak mi jest po prostu wygodniej nagrywać i to jest jedyny powód tak naprawdę, a ten, kto mnie ogląda od początku, były chyba 2, 3 czy 4 filmy, w których pokazałam się cała, w których przymierzałam jakieś tam rzeczy. Natomiast no ja nie uważam, żeby to było jakieś ważne u mnie na kanale, więc takie coś po prostu odpuściłam. I nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych ciąż czy innych rzeczy. Po prostu w ten sposób lubię nagrywać i to jest jedyny powód. A że komuś się nie podoba, to może się wrócić kilka filmów, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet filmów wstecz i może sobie mnie obejrzeć całą, bo ja tych filmów nie pokazywałam. Z tego co pamiętam, to na pewno jest filmik z kurtką, filmik, w którym przymierzałam kurtkę, filmik, w którym przymierzałam chyba sukienkę, I też chyba kurtkę. No w każdym razie, no jakieś tam filmiki są właśnie. Pokazuje się w całej okazałości. Nie pokazywałam wam się jeszcze w kostiumie kąpielowym. I raczej do tego nie dojdzie. Chociaż taką współpracę miałam, nie powiem. Ale jakoś tak... No w każdym razie... Moje oficjalne... Po prostu jestem w ciąży i dlatego wam się nie pokazuję. Niech to będzie taki powód. A kto jest tatusiem, to...
Dobrze, dobrze, kochani, bądźmy poważni. Naprawdę, już niektóre osoby nie mają się czego czepić, jak nie jedzenia, to mojego byłego, jak nie mówiłam na temat mojego byłego, na temat Artka, to co było pod filmami? Przypomnijcie sobie, co było pod filmami, dlaczego powinnaś powiedzieć. Ile było hejtu, że ja mam obowiązek jako osoba publiczna, nagrywająca filmy, powinnam powiedzieć, że się rozstałam czy się nie rozstałam, bo widzowie sobie tego życzą. Jak już powiedziałam, że się rozstaliśmy i jaki był tego powód, to spadła na mnie fala hejtu, że oczerniam, że ta osoba druga powinna powiedzieć. Niech powie. Niech powie, ja nie mam nic do ukrycia, niech powie, niech się wypowie. Przedstawi może sąsiadów, świadków. Ja bardzo chętnie posłucham. Zresztą to mnie już w ogóle nie obchodzi. Nie obchodzi mnie ten człowiek. To w każdym razie najpierw była fala hejtu, dlatego że nie powiedziałam, a potem, że jednak powiedziałam. Także no niech te osoby się po prostu zdecydują. Teraz będzie. Teraz wałkuje się temat jedzenia, że za dużo tego jedzenia w filmach. No dajcie spokój, każdy z nas je. Ja nie mam jakiegoś tam problemu z jedzeniem. Jem śniadanie, jem obiad, czasami zjem sobie coś słodkiego. A że gotuję, no to gotuję, bo ja w domu gotuję. Ja nie zamawiam cateringu jak niektóre osoby, które mieszkają same, tylko ja gotuję i to, że nie codziennie, to no ja po prostu tak wybrałam. Także przypomnijmy sobie. Był hejt, że nie powiedziałam, potem, że powiedziałam, jedzenie. Teraz temat, że nie pokazuje się cała. Jestem bardzo ciekawa, co będzie kolejne. Naprawdę, dajcie mi jakiś powód do nagrywania vlogów, bo ostatnio, no powiem tak szczerze, no te komentarze niektóre to masakra. I to jest tak: napisze jedna osoba, potem się wyzywają między sobą, dogadują sobie i takie to jest właśnie. Ja się w to nie wtrącam, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Dajcie na wstrzymanie, naprawdę, bo to, że ktoś tam napisze jakieś bzdury, to mnie to naprawdę nie interesuje. Ja żyję sobie swoim życiem, jestem szczęśliwa bardzo. Jestem w ciąży, także na starość będzie mi miał kto szklankę podać i koty mnie nie zjedzą. No dobrze, kochani, powiem wam, że mój czarny humor się troszeczkę ostatnio wyostrzył. Przyszłam teraz tutaj na górę. Muszę troszeczkę posprzątać po tych moich, po wyjmowaniu tych wszystkich dekoracji. No ale tak właśnie jest. Tak jest właśnie moje życie. Najpierw powyjmuję, narobię bałaganu, a potem muszę po sobie posprzątać. Chociaż nie powiem, przydałaby się jakaś sprzątaczka. O czym chyba będę musiała po prostu pomyśleć, ale nie teraz. Jak nie wiem, jak to będzie u mnie z pracą, bo z tego co słyszałam, to chyba będę częściej wychodzić z domu, będę miała mniej pracy, ale to wiecie, takie na razie gadanie. I jeżeli do tego dojdzie, to chyba będę musiała po prostu kogoś sobie wziąć, bo no ja jednak ten dom mam dosyć spory i przydałaby się po prostu jakaś pomoc i nie chcę po prostu słyszeć w komentarzach, że jestem sama i się nie brudzi, bo się brudzi, się kurzy, się brudzi. Ja mieszkam tutaj przy ulicy, która jest niezrobiona i przy otwieraniu, zamykaniu i wszystkich innych rzeczach po prostu ten kurz wchodzi do domu. Także to nie jest tak, że jak jestem sama, to się nie brudzi, bo się brudzi, bo się kurzy tak samo, jakby mieszkała z 10 osobami. A to, że ktoś w domu jest nienauczony odkładania rzeczy na swoje miejsce, to jest jego tak naprawdę sprawa.
Ja też czasami nie odkładam i potem muszę po prostu po sobie posprzątać. No ale dobra. Dobra, kochani. Ja zmykam. Mam nadzieję, że ten vlog nie wyjdzie bardzo, bardzo długi, taki myślę, że do 30 minut. No w każdym razie mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną. No dobrze, kochani, ja zmykam. I tyle. I tyle tak naprawdę. No i w końcu to zapomniałam Wam pokazać, jak to tutaj wygląda w sypialni. Postawiłam właśnie na ten stoliczek. Na tym stoliczku stoi właśnie ta ramka z różami. Na ramce napis i ten metalowy wózeczek. Wózeczek, rowerek z sercem. No, na tą chwilę tak to wygląda. Czy się jeszcze coś zmieni? Podejrzewam, że tak. Brakuje mi coś z tyłu, ale o tym pomyślę już tak naprawdę jutro. Jak na razie niech będzie tak, jaki jest. Też nie chciałabym przesadzić, żeby, wiecie, było też za dużo tego. Myślę, że taki akcent walentynkowy jak najbardziej wystarczy. No powiem Wam, że podoba mi się bardzo ładnie to wygląda. Ja teraz właśnie trzymam tutaj w ręce poduchę. Przyszłam na chwilę dosłownie. Chciałam poukładać tutaj te poduchy, schować tą z tym jeleniem, bo chyba, no niby mamy jeszcze zimę, ale jednak ja już, kochani, myślę troszeczkę innymi kategoriami. Także przygotowuję się powolutku do walentynkowej poduchy. I wiecie co, byłam dzisiaj w Tedim, jak byłam w Tedim, ja Wam nie nagrywałam kolekcji walentynkowej, chociaż szkoda, bo mogłam Wam pokazać, ale podobały mi się takie, to były takie naklejki, serduszka i chyba sama po prostu uszyję taką poduchę, muszę tylko zobaczyć, czy mam jakiś materiał. No w każdym razie czas chyba będzie wyjąć maszynę i coś uszyć. Może coś jeszcze innego powstanie. No zobaczę, jak na razie to u mnie z czasem to jest. Zawsze gdzieś pojadę. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o, no niby, wiecie, nie pracuję w domu, ale jednak czasami mi tego czasu brakuje. Czasami mam go za dużo, a czasami jest w drugą stronę. No ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda tak walentynkowo.